Cześć kochani, witam Was serdecznie w takim naprawdę luźnym vlogu, bez makijażu, bez spiny. Mam ostatni dzień urlopu i pomyślałam, no już trochę jest godzin, już jest trochę późno, a ja nie mam nic nagranego w zapasach. I tak właśnie myślałam, co by tu nagrać, bo już od jutra zaczyna się praca, zaczynają się normalne... Wiecie, normalne obowiązki, normalny tryb funkcjonowania. I tak myślałam, o czym by ten taki pierwszy filmik nagrać. W sumie nie pierwszy, bo już był właśnie ten taki filmik z testem kremu BB na kanale. Ale tak właśnie się zastanawiałam na temat kanału, na tego, co dalej właśnie z moim kanałem. Co bym chciała, żeby wyglądał on w tym roku. I powiem Wam, że myślę, żeby trochę zejść jakby z tego takiego nacisku na takie typowo właśnie urodowe rzeczy. Oczywiście dalej mam ochotę kręcić denka, uwielbiam to robić naprawdę, bo uwielbiam też te filmiki oglądać. Nie przepadam za oglądaniem Hollywood u innych, jakoś mi to tak za bardzo, wiecie, nie ekscytuje, nie czerpię w tym tych inspiracji. W ogóle też wiecie, że mi to słowo inspiracje strasznie to irytuje, wszyscy się inspirują, ale też pewnie nie lubię oglądać holi, bo sama nie lubię chodzić z kimś na zakupy, najbardziej lubię na zakupy chodzić sama, nie lubię chodzić też z kimś, żeby komuś doradzać, czekać, zastanawiać, czy coś weźmie, czy nie weźmie, albo czy powie, że to, co mi się podoba, to jest akurat do bani, także pewnie dlatego nie lubię oglądać po prostu holi u innych. Lubię denka, lubię vlogi, lubię testy na żywo i to są na pewno takie filmiki, które myślę, że u mnie z kanału nie zejdą, ale może nie tak często jak na przykład w zeszłym roku. Postanowiłam sobie na pewno reaktywować bloga i zmieniłam też nazwę z Focus na Mishmash na Fokusowana, żeby było łatwiej, spójniej wszędzie. Tak samo już pojawił się właśnie wczoraj wieczorem pierwszy wpis na temat kremu z ziai. Mam jeszcze przygotowane już najbliższe, mam zdjęcia na trzy posty. Właśnie będzie o tym kremie do demakijażu, tym takim maśle do makijażu z Klinika. O płatkach glikolowych z Nipem Fab i jeszcze dzisiaj właśnie wykańczałam opakowanie tej maseczki z Lasha i na jej temat też będzie wpis. Pomyślałam, że chcę aktywować vloga, brakowało mi tego z lenistwa, po prostu zapominałam, zobaczyłam, że ostatni wpis był jakoś w połowie października, to sobie pomyślałam, no pięknie. Pięknie, a chciałam, żeby to było reaktywowane i na blogu będą takie typowe recenzje pojedynczych produktów, kiedy czegoś poużywam, bo coś pokupuję i będę chciała Wam pokazać, na przykład jeśli są jakieś właśnie rzeczy z stylu pomadki, lakiery, jakieś takie rzeczy z kolorówki, które naprawdę aparat często przekłamuje, bo na przykład teraz tak jak to siedzę, musiałam trochę rozjaśnić obraz, mimo że z tyłu mam lampę. Także pokazując w momencie kolor, nie będzie wyglądał tak jak w świetle dziennym, a nie zawsze jest ta możliwość kręcenia. Nawet kiedy ten kolor dobrze się uchwyci, z reguły jest tak, że jeśli nawet mamy sprzęt na HD, wygrywamy w jakość HD, to po prostu YouTube kradnie albo robi z funkcji jakieś takie dziwne kolory. Po prostu te kolory są przekłamane, dlatego takie filmiki właśnie, które... Nie. Pomysły, które powinny być czasem w filmikach, lepiej moim zdaniem będą przekładane na blogu, ale zawsze te informacje, co gdzie się pojawia, jest u mnie oczywiście na Facebook, na moim fanpage'u, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, po prostu na moim profilu na Facebooku, też zawsze link zostawiam Wam na dole. Odnośnie filmików, byłam zaskoczona, bo powiem, że nie spodziewałam się aż tak fajnego odbioru całego vlogmasa, całego vlogowego grudnia. Udało mi się nakręcić, uwaga, 32 filmiki, po prostu jestem prze. Nie spodziewałam się, że mi się to uda, nagrałam w sumie chyba 2 czy 3 filmy naprzód, z tego jednego nie dodałam, nie, to tak, 3 nagrałam naprzód, z czego 2 nie dodałam, bo mi się nie podobały, a ten jeden, który miał być dodatkową taką zapcha dziurą w momencie, kiedy bym nie była w stanie nagrywać vloga, dodałam po prostu jako filmik bonusowy po całych 24 vlogach. Także odbiór, aktywność, to, że Wam się to chciało oglądać, że było to naprawdę mega miło odebrane, naprawdę dziękuję Wam za to. Skłoniło mnie właśnie ku właśnie takiemu bardziej pokazaniu się na tym kanale od tej strony, jaka jestem naprawdę, czyli nie jakby
mimo wszystko, nawet jeśli czasem próbujemy być sobą, najgorsze są początki, bo siedzimy takie sztywne, bo ktoś na chwilę miał nas coś zrobić i zastanawiamy się nad każdym słowem, czy każdemu to, co będziemy mówić, się spodoba. Ale nawet jeśli byśmy czasem chciały coś robić indywidualnie, to jednak robimy to, jak to robią te takie bardziej, bym powiedziała, już zaawansowane youtuberki, które mają 50, 100, 1 500 tysięcy subskrypcji. Czasem ciężko takim kanałom, które są sobą, jest się wybić. Ja już to powiedziałam kilka razy, mi nie zależy na subskrypcjach. Oczywiście moje oko cieszy, kiedy widzi, że one powoli tam codziennie tam parę osób przybywa i one rosną, a nie maleją, albo nie stoją po prostu tak, wiecie, okrutnie w miejscu, bo wiem, że aby to grono odbiorców też się zwiększa i też bardzo się zwiększyło właśnie po vlogmasie. Teraz jest chyba już 3400, co mnie naprawdę zaskoczyło, bo tak całkiem dawno było 3000, także no siła, rosnę w siłę. Ale nie zależy mi na subskrypcjach, zależy mi na wyświetleniach, zależy mi na tym, żebyście oglądali to, co dodaję, a najchętniej oglądane filmiki, właśnie kiedy przeglądałam statystyki, to są ostatnio właśnie vlogi, no oczywiście ulubieńcy i hole, fenomen holów na YouTubie, każdy to lubi oglądać chyba poza mną. Dlatego na tym kanale od 2015 roku, bo już gadałam 8 minut, a już nie powiedziałam, o co mi chodzi, będzie więcej vlogów. Będzie takich więcej po prostu dni, że kiedy mam ochotę wyciągnąć aparat i nawet pogadać o niczym, to będę to robić. Jeśli będę miała ochotę na jakiś temat się wypowiedzieć, to się na ten temat wypowiem. I nie będę się zastanawiała, czy to może każdego gustu, każdemu do gustu przypadnie, czy każdy się ze mną zgodzi, czy ktoś nagle w fochu powie, że jednak nie mógł się cię patrzeć, bo jesteś taka głupia i cię osubskrybuje i w ogóle ble 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 ble. Whatever, wiecie, podejście po prostu, nie powiem jakie, bo musiałabym to wypikać, a moja mama to ogląda. Dalej będę się trzymała tego, że nie będę pokazywała za dużo, jeśli chodzi o taką prywatę. Będę dużo więcej może pokazywała siebie, mówiła temat, co się dookoła mnie dzieje, co robię, co planuję, jeśli będę gdzieś wjeżdżała, czy ktoś, kto ma ochotę do mnie przyjechać, a jest osobą, powiedzmy, YouTube'ową, czy nie przeszkadza ci, będzie to, że będę miała ochotę to nagrać, to robić to oczywiście dalej będę, ale to już będzie taki typowo urodowy kanał. Ja nigdy nie powiedziałam, że ja się uważam, że za jakąś, nie wiem, super makijażystkę czy jakąś specjalistkę od czegoś. Ja po prostu lubię się malować. Jeśli ktoś ma ochotę, żebym go pomalowała, z miłą chęcią to zrobię. Czy komuś coś doradzę, czy coś podpowiem, czy powiem może tak, a może inaczej. Nigdy nie twierdziłam, że jestem jakimś, nie wiem, że posiadam wszystkie rozumy i że jestem w jakiejś szkole, nie wiem, dla makijażystek, chociaż też to kiedyś usłyszałam w jednym z miejsc, właśnie są mi przekazane, że ja to na internecie się udzielam, bo ja skończyłam szkołę dla makijażystek, ja to wszystkich teraz maluję za gruby hajs. Ma, serio? Ale dobra. Ludzie mnie teraz takie głupoty gadają w takich miejscach, gdzie są jakieś takie skupiska takich gderających bab, którym się nudzi, muszę aż to przepić. W tym roku na kanale też myślę, że warto będzie poruszać takie życiowe tematy. Nie gadać tylko na okrągło właśnie o tych pierdołach, bo czy te kosmetyki, czy te żele pod prysznic, czy to, że mam przesuszone włosy, czy coś takiego, czy to tak naprawdę w życiu jest ważne. W życiu jest ważne to, co robimy, jak się czujemy z tym, w którym miejscu jesteśmy i czy mamy ochotę na zmiany i czy coś z tym robimy. Dlatego sobie właśnie postanowiłam, że 2015 rok będzie rokiem spełnionych marzeń. Postanowiłam sobie, że chcę działać w tym roku, że chcę robić rzeczy, które sprawią mi satysfakcję, które podbiją w jakiś sposób moje ego, które sprawią to, że będę mogła powiedzieć, że zrobiłam to czy tamto. I to nie chodzi o to, że powiem, że w tym miesiącu udało mi się wydać tylko 20 funtów na kosmetyki, a w przyszłym miesiącu polecę sobie podkład za 50 funtów. Chodzi mi o takie rzeczy, które mają jakiś sens, które może też Was w jakiś sposób będą motywować do działania i może przy okazji po prostu będziemy tutaj fajnie działać na tym kanale. Pierwszą rzeczą, która jest po prostu nie do ominięcia, jest obcięcie włosów. Pomimo, że miałam ochotę na zmianę, nie wiedziałam, że będzie zmiana aż tak drastyczna. Myślałam o podcięciu jakichś takich, wiecie, coś tam chciałam, już mnie korciło, za długo miałam
te długie włosy, a im dłuższe, tym częściej chodziłam spięte, po prostu mnie irytowały i nie lubiłam chodzić w rozpuszczonych włosach. Dlatego tutaj w boku jest ścięte 25 cm moich włosów i pierwszą myślą właśnie zanim jeszcze włosy ścięłam, było to, żeby sprawdzić, jaka długość jest potrzebna na oddanie na perukę. Na perukę dla kobiet, które są po chemioterapii, które właśnie straciły włosy, jeśli chodzi o no, przeróżne chemie, wiecie o co chodzi, żeby oddać właśnie takie włosy na szczytny cel i zrobić coś takiego, co właśnie mnie tak trochę połekta po moim ego i sobie pomówiłam, że zrobiłam coś dobrego, bo czasem łatwiej jest coś zrobić dobrego, moim zdaniem, dla obcych osób, których absolutnie nie znam, zrobić po prostu coś bezinteresownie, niż pomagać osobom tak zwanym bliskim, które tak naprawdę bliskie dla nas nie są, bo często bliżsi są dla nas nasi znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, niż jakaś tam rodzina. I ja nigdy nie uważam, że trzeba na chama scalać wiecie, jakieś takie więzy rodzinne, jeśli nie czujecie tego, jeśli uważacie, że ktoś na to nie zasługuje, jeśli ktoś was co chwilę kopie, pluje, wyzywa, czy mówi, że robisz to źle, to tak, albo widzisz, że po prostu się z kimś się dogadasz. Nic na chama. Jeśli masz dobre kontakty ze swoją rodziną, pielęgnuj to, szanuj to, bo nigdy nie wiesz, czy kogoś za chwilę nie zabraknie, ale jeśli ktoś ma na ciebie wywalone, to ty miej tak samo i nie miej z tym z wyrzutów sumienia. Doceniaj ludzi, którzy są, którzy cię właśnie motywują, którzy są dla ciebie wsparciem, takim przyszywanym bratem czy siostrą. I za jakiś czas po prostu im to mów, że dziękujesz, czy że jesteś wdzięczny. Ale bo ten vlog po prostu będzie vlog bez sensu, chyba tak go nazwę, bo nie kończę jednej myśli, zaczynając następną. To za ścianą to Szymon, który chyba tam teraz demoluje jakąś zabawkę. Są takie dziwne dźwięki. I pomyślałam właśnie, że w tym roku będę robiła takie dobre rzeczy, które też może będą was napędzały do tego, żeby działać. Ścięłam włosy. No jak widać, kolor jest taki rudy, jestem ryża, ale dobrze się w tym kolorze czuję, jak to sami mówicie, dziękuję wam bardzo, ładnemu wszystkim, ładnie, zwłaszcza takiemu skromnemu jak ja, ale tak na poważnie. Myślę, bo oddanie tych włosów właśnie tutaj do Anglii, znaczy, która robi takie właśnie peruki dla takich kobiet potrzebujących i znalazłam kilka miejsc, czytałam te opisy, ale na przykład jeśli to było dla dzieci, to musiało to być włosy naturalne, niezniszczone żadnym farbowaniem. Moje włosy nie są oczywiście zniszczone, nawet fryzjerka mówiła, że są w bardzo dobrej kondycji, ale muszą być to włosy naturalne. W inne miejsca, gdzie takie włosy można wysyłać, to na przykład te kobiety muszą za te włosy płacić, albo były na przykład, jeśli naturalne włosy, nawet farbowane, to trochę dłuższe i tak dalej. No ja nie miałam po prostu aż czego ściąć tych 30 cm czy jeszcze więcej, ponieważ tutaj z tyłu no, te włosy to już mi po prostu odkrywa linię ramion, dlatego pomyślałam, że może wyślę je jednak do Polski na tą fundację Rock and Roll i pisałam do nich maila, ponieważ tam strona jest w rozbudowie, pisałam do nich maila 2 dni temu, był weekend, także czekam na odpisanie, dzisiaj sprawdzam, że tam nic nie było, także chciałam te włosy wysłać do tamtej fundacji, już właśnie sprawdzałam, jak mają być przygotowane, jeśli ktoś jest zainteresowany, oczywiście zajęłam wszystkie dane na dole, jak te włosy mają wyglądać, gdzie mają być wysłane i kiedy ja już to zrobię, to będę dawała znać, że te włosy poszły. Myślę właśnie, że tak się angażować, takie rzeczy, które sprawią, że zrobimy coś ważnego. Nie każdy ma, wiecie, 25 cm włosu, żeby je oddać czy ściąć, ale robić po prostu cokolwiek, a nie tylko cały czas pod siebie i wszystko, wiecie, być takim po prostu wrednym samolubem. Także na kanale będą zmiany, będzie trochę inaczej. Będę się starała, żeby było regularnie. Moja praca mi na to pozwala, ale też pomyślałam, że nie chcę poświęcać aż tak dużo czasu na YouTube'a, jak poświęcałam go wcześniej. Zrobiłam też sobie taki właśnie plan, oczywiście zrobiłam sobie taki plan, mam plan zrobić taką dosyć grubą właśnie selekcję na przykład też swoich kanałów na YouTubie, ponieważ mam tych subskrypcji naprawdę, tych kanałów subskrypcja naprawdę sporo, a większości z nich nie oglądam, ponieważ na przykład dziewczyny widzę, że już 3 kanały z rzędu wyglądają tak samo, każda pokazuje tak samo, każdy tylko po prostu w kółko gada, marudzi o tych kosmetykach i nie powie o niczym innym. Odkryłam kilka kanałów końcem tego roku, które po prostu dziewczyny tak
skradło moje serce i tak chętnie oglądam filmiki, naglądam jeszcze jakieś w tył, bo tak jak mówię, na przykład nie jestem z nimi bardzo na bieżąco, albo gdzieś tam jakieś miałam subskrypcje, a później na przykład filmiki mi się nie wyświetlały, bo po prostu nie oglądam ich regularnie. I mam na myśli no w sumie trzy, ale dwa takie nowe kanały. Pierwszy taki starszy, który oglądam od dłuższego czasu, to jest oczywiście E jak Ewa, która no dla mnie to jest po prostu przeagentka. I właśnie lubię te takie luźne filmiki, kiedy coś tam gada, coś tam wtrąci, rzuci jakiegoś suchara, po prostu jest przeagentka. Właśnie z jej polecenia gdzieś tam wkradła mi się Szmaragdowa 81, którą gdzieś też tam obserwowałam na Instagramie, ona mnie, także gdzieś tam już ten jakiś ten to takie poznanie się było, ale kiedy zaczęłam oglądać, zaczęłam słuchać o czym ona mówi, mogła gadać za przeproszeniem o dupie Marynie, aby się po prostu siedziała i z miłą chęcią ją oglądała. Bo po prostu to jest właśnie typ takiej dziewczyny jak ja, że no, ona naprawdę fajnie gada, znaczy nie twierdzę, że ja fajnie gadam, ale może, nie wiem, może. Ona po prostu fajnie gada i najbardziej lubię tej takie wstawki od siebie, czy coś, co tam w międzyczasie rzuci jakiś tekst, czy jakąś historię. I jeszcze vlog Lola jest tak ładna, ale ładna. Ładna to nie jest wyznacznikiem tego, że ją oglądam. Oglądam ją dlatego, bo lubię to, jak ona mówi, o czym ona mówi, lubię jej vlog, lubię to, że no, po prostu no, sobie jest uśmiechnięta i mimo jakichś takich rzeczy, które ją wcześniej spotkały, po prostu pokazuje, że nie dam się i po prostu tnie do przodu. Także to są takie trzy kanały, których jeśli jeszcze nie oglądacie, bo na przykład myślę, że Szmaragdowa ma mało subskrypcji i myślę, że warto o niej wspomnieć. Vlog Lola myślę, że ma tam około 5 tysięcy, czy może więcej, nawet nie wiem, nie sprawdzałam tego, także nie chcę tutaj rzucić. Oczywiście trzy kanały do dziewczyn na dole. I co? Jestem właśnie ciekawa, co wy sądzicie na temat tego, jak w ostatnim roku wyglądał YouTube. Jakie filmiki wy najczęściej oglądacie? Czy stawiacie właśnie to bardziej na osobowość, czy to o czym są filmiki, czy wolicie bardziej vlogi, czy takie właśnie luźne filmy, czy takie po prostu, że się siada przed aparatem i jest się takim pięknym, wymuskanym, bez żadnej wiecie, tutaj niedoskonałości i się mówi to, tak, tak i to z tej, o proszę bardzo, takie wiecie. A dużo kanałów tak wygląda i jest takich sztucznych i zaczyna mi to przeszkadzać, mimo że to są często kanały, które oglądam od dawna, ale po prostu zaczyna mnie nudzić. Szukam na YouTubie osobowości, szukam dziewczyn z jajem, które po prostu, kiedy widzę, przychodzi mi powiadomienie na telefon, że ta czy tam doda filmik, to po prostu rzucam wszystko i lecę oglądać, bo może akurat jakiegoś suchara czy jakąś ciekawą historię usłyszę. Także no ciekawa jestem waszego zdania, czego wy szukacie, czy macie podobne zdanie do mnie i czego wy oczekujecie na tym kanale w tym roku. Też sobie tak postanowiłam. W sumie od dzisiaj zaczęłam, także jestem po pierwszym treningu sołtakowską. Mam nadzieję, że widzicie efekty. Oczywiście żartuję, ale chcę tak powiedzieć, że w tym roku ja nie mam problemu na przykład z tym, jak wyglądam. Jaki noszę rozmiar, czy tu, że tu jestem taka, tu taka, a tam taka, czy jeszcze inna. Nigdy na to nie narzekałam, nigdy nie mówiłam, że jest mi z czymś źle, ale postanowiłam sobie, że chciałabym po prostu czuć się lepiej. Na szczęście odpluć nie mam, przynajmniej to mi się wydaje, że nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, ale chciałabym po prostu czuć się lepiej dla siebie i przede wszystkim dla swojej rodziny. Tak z grubsza powiedziawszy, zdrowa kuchnia, ale jeśli będę miała ochotę zjeść chrupki, to je zjem, czy napić się drinka, to się go napiję. Po prostu takie zdrowe wybory w zdrową stronę, żeby to jak najbardziej jakby wdrażać w swoje życie, w taką lżejszą kuchnię, oraz aktywność fizyczna. Nie ma już, że się nie chce, bo to z reguły nawet był czas, ale po prostu się nie chciało, albo a jeszcze to, tamto, a już o Boże, nie chce mi się, nie ma, także jestem po chodakowskiej. Osobiście muszę powiedzieć, że ja jej nie trawię. Twarz, ta taka plastikowa mimika i tak, czy to jest druga minuta, czy 20 tego treningu z nią, a też ćwiczyłam z nią wcześniej, to zacznę sam ton, tak, wiem, że jesteś zmęczona, mnie też to pali, ale dasz radę, już widzisz te dżinsy, te zgrabne pośladki, ble, 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 ble. Ona nie ma w ogóle w sobie żadnej takiej ekspresji i tak dalej. Wiem, że dużo dziewczyn też ćwiczy z Mel B i kilka właśnie razy słyszałam opinię, że ona jest taka, że ona się ciebie drze, że ona mówi, że
po prostu ona jest taka ekspresyjna, że z nią się chce ćwiczyć. No Chodakowskiej ja słuchać nie mogę. Najchętniej to wygląda takie filmy, że jest po prostu jakby wycięty głos i podłożona jakaś muzyka i ona od szyi w dół. Wiem, że to w tym momencie jest chamskie, ale takie są właśnie moje odczucia w stosunku do niej. I będę się starała robić to na zmianę jakieś różne ćwiczenia, bo tego jest naprawdę dużo na YouTubie, wystarczy sobie wygooglować właśnie treningi w domu, ale nie wiem, czy jednak nie przerzucę się bardziej na bieganie, takie po prostu codziennie po pół godziny, zobaczyć ile dam rady, później to może przeciągać, przedłużać, bo mam kurtkę, mam tą bluzokurtkę, mam spodnie, mam buty, a jak wiecie, już wam mówiłam to kilka razy, że ja nie lubię, kiedy ktoś mi mówi, co ja mam robić, kiedy słyszę, bardziej się zepnij, czy bardziej się wyprostuj, czy o tak, ja też to czuję, to chyba jednak myślę, że wolę założyć sobie słuchawki na uszy, nie wiem, włączyć tam Linkin Park czy jakąś techniawę i po prostu biec i to też mi sprawi radość i satysfakcję, także tak sobie postanowiłam, że nie będzie w tym czasie teraz jakichś filmików co chwilę na temat, że tak się odchudzałam, to robiłam tak, czy to robiłam inaczej, bo ja po prostu chcę, nie zależy mi na kilogramach i tak dalej, tylko na centymetrach i postanowiłam sobie, że na Instagramie na bieżąco będą na przykład takie rzeczy zakupowe, jakieś takie rzeczy, co gotowałam, co robię na obiad i tak dalej, bo sama lubię podglądać właśnie co inne dziewczyny tam w ciągu dnia wcinają, co są na dietach, bo to jest taki dosyć właśnie fajnych pomysłów, można od nich trochę poczerpać. Ale dopiero za 3 miesiące zrobię wam filmik z takim podsumowaniem, z centymetrami, z tym co robiłam, jak się żywię, to właśnie będzie na Instagramie, będziecie mogły obserwować także takie postanowienia. Trochę inaczej, żeby nie było nudno, bo jeśli ktoś jest cały czas taki sam, to jest nudny, najgorsze to jest stać w miejscu, się nie zmieniać, także takie moje założenia w 2015. Mam nadzieję, że weszłyście w ten rok z dobrymi humorami. Oczywiście tak, dzięki chłopakom, bo mimo, że siedzieliśmy w domu, bo była straszna pogoda, nie chciało nam się nigdzie ruszyć, albo naprawdę zimno, mroźnie i tak dalej, to fajnie spędziliśmy czas, ale już czekam na wiosnę, czekam, żeby było jasno na zewnątrz, żeby nie było zimno i żebym mogła w końcu to pranie wywieszać na ogródek, bo tego mi najbardziej brakuje, tak szczerze mówiąc. Nie spacerów, nie siedzenia na ogródku, wieszania, prania kolorystycznie na tych sznurkach. Także ja już dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na kolejne vlogi, czekam na wasze komentarze. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, jeśli takie luźno pogadankowe filmiki, które nie są reżyserowane i nie są bardzo cięte i nie są w makijażu, to dziękuję za oglądanie, buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.